przyjechał elektryk do elektryka. RZ to samochód nieco większy od NX-a, czyli o klasę mniejszy od RX-a. Ale uwaga! RZ ma taki sam rozstaw osi jak RX. Za chwilę pokażę Wam, co z tego wynika. RZ to pierwszy tak duży elektryczny bateryjny samochód Lexusa, zbudowany od podstaw. Jak ta konstrukcja przekłada się na wymiary zewnętrzne oraz obszerność wnętrza RZ-a? Porównamy go dzisiaj z największym hybrydowym SUV-em Lexusa, modelem RX. We wnętrzu RZ-a dzieją się cuda. Mając taki sam rozstaw osi jak w RX-ie, dzięki nowej architekturze podłogi samochodu elektrycznego mamy o 3 cm więcej miejsca w drugim rzędzie siedzeń. Lexus RZ to swoista mieszanka podobieństw i przeciwieństw względem poprzednich klasycznych Lexusów. Z przodu nie znajdziemy klasycznego grilla. To jest jednorodna struktura. Ale kształt lamp to już klasyczny wzór, znany chociażby z NX-a, RX-a czy UX-a. Zobaczcie, jak podobnie wystylizowano napisy Lexus na tylnym pasie obu samochodów oraz te długie, świecące listwy przebiegające między tylnymi lampami. Przebieg bocznych linii RX-a i RZ-a jest także bardzo podobny. Tak samo elektryczne klamki, znane chociażby z nowego RX-a czy NX-a. Ale już kształt i przebieg tylnej lotki w RZ-cie jest totalnie inny niż tej z RX-a. RZ to bardzo bogate wyposażenie podstawowe plus elementy dodatkowe, których nie zamówimy do RX-a, jak chociażby fotochromatyczny dach czy ogrzewanie promiennikowe. Ale wisienką na torcie w tym aucie jest ta przepiękna tapicerka. Jej także nie zamówimy do RX-a, a jest ona pochodzenia roślinnego, czyli wege. Już w podstawie RZ ma najwyższy pakiet wyposażenia Lexus Safety System, czyli systemów bezpieczeństwa, za które w RX-ie musimy dopłacić. Napęd elektryczny RZ-a uzyskuje aż 313 koni mocy. To sporo. Żeby utrzymać to auto na jezdni, RZ-a zawsze dostaniemy z wersją napędu 4x4. I gdy inni tankują swoje samochody na stacji benzynowej, my RZ-a ładujemy prądem. Uwaga, zmiana miejscówki. Jesteśmy w serwisie Lexusa w Warszawie na Konstruktorskiej. Za mną inżynier Marcin Dziełak, nasz specjalista od technologii i techniki. Nad nim znany Wam Lexus RZ. I za chwilę pokażemy Wam kilka ciekawostek dotyczących technologii elektrycznej i napędu tego samochodu od kuchni, a właściwie od spodu, a czasem może i od góry. Chodźcie ze mną. Co my tu mamy? Porozbierałeś różne osłony, pozdejmowałeś, no i odsłonił nam się spód tego samochodu. Zaczynamy od frontu. Tu mamy chyba silnik, tak? Elektryczny. Silnik elektryczny razem z przekładnią, z dyferencjałem, z falownikiem, czyli z modułem sterującym, czyli tak naprawdę kompletny napęd przedniej osi. I to się nazywa tak fachowo w Lexusie e-axle. Idziemy dalej? Tak. O, zobaczcie, kawał blachy. Tak. W sumie najcięższy element tego samochodu, bateria. Wysokonapięciowa bateria. Jest w niej pod tą blachą schowane trochę technologii, bo żeby ten akumulator litowo-jonowy odpowiednio się nagrzewał i chłodził, czyli miał optymalną temperaturę pracy, jest chłodzony lub ogrzewany cieczą, która przepływa między ogniwami tego całego akumulatora, utrzymując optymalną temperaturę, co zapewnia nam długą żywotność tego akumulatora. I teraz ciekawostka. To coś, czyli taki moduł baterii, po pierwsze waży prawie 500 kg, po drugie
te baterie, te moduły są umieszczone w takiej ramie. Ta rama znowu jest wkomponowana w podłogę tego auta i ona dodatkowo tę podłogę usztywnia. Ale to co ważne, to Marcin pewnie się przyłączy do tej tezy, mamy niżej umieszczony środek ciężkości, no bo tak duża masa jest umieszczona prawie, że na równi z dolną krawędzią podłogi. Tak, a to daje nam niemal idealne rozłożenie masy między przednią a tylną osią. Idziemy do tyłu. Chodźcie, bo tutaj mamy kolejny moduł, prawda? Tak, moduł napędowy tylnej osi, tak. Troszeczkę mniejszy, bo... Tu mamy 109 koni, z przodu mamy 204 koni. Tak. To co ważne, to fakt, że, i to trzeba pamiętać, to jest samochód o napędzie 4x4. Tu w przeciwieństwie do napędów hybrydowych AWDi stara się cały czas system mieć kontakt z kołami i sterować tym napędem 4 kół. To jest non-stop umieszczony moment obrotowy na 4 kołach w czasie jazdy. Tak, to w każdych warunkach mamy ten moment przekazywany, czy możliwość przekazywania momentu i na przód, i na tył. Jest jeszcze jedna ciekawostka, którą Wam mam nadzieję za chwilę pokażemy. To jest sposób połączenia, właściwie brak mechanicznego połączenia między wolantem, który widzieliście w tym aucie, a przednimi kołami. Skręcamy, dając sygnał elektryczny, a nie kierując, przesyłając informacje z kierownicy czy z wolantu poprzez mechaniczne połączenie, poprzez mechaniczne drążki. Żeby Wam to uzmysłowić, jak wygląda, to obok rozebraliśmy troszeczkę RX-a, klasycznego hybrydowego SUV-a Lexusa, żeby pokazać tamten klasyczny układ kierowniczy względem tego tutaj bardzo innowacyjnego. Jak dla mnie, z laickiego punktu widzenia, tu jest więcej przestrzeni, ale ten element jest bardzo podobny, prawda? To jest tak, przekładnia. Widzisz, przekładnia również jest, ale już nie ma tego wałka pośredniego, który łączy przekładnię z kierownicą. Tak jest. Zamiast tego na samej przekładni znajduje się silnik elektryczny. I zobacz, teraz wykonując małe ruchy, powoduje, że silnik elektryczny napędza nam przekładnię. Aha. Ale nie widzisz tego wałka pośredniego, nie, który łączyłby przekładnię z kierownicą. Nie, tam się nic nie dzieje, tam nie ma ruchu, natomiast ruszają się koła i pracuje przekładnia. Tak. Zgodnie z swoim ruchem na kierownicy. Na wolancie. Dokładnie, wow, tak. RZ to będzie taki technologiczny pokaz siły, czy auto, które realnie pojawi się w sprzedaży w salonach Lexusa w Polsce? Robert, RZ rzeczywiście jest pokazem siły i technologii Lexusa, natomiast trafi również do naszych salonów sprzedaży. To kiedy się możemy go spodziewać? Produkcja rusza już niebawem, bo w lutym. Pierwsze samochody powinny pojawić się na przełomie kwietnia i maja. No to muszę Cię zapytać o cenę tego samochodu. Cena to 330 tysięcy złotych za wersję podstawową, czyli RZ będzie pozycjonowany idealnie pomiędzy NX-em z napędem plug-in, czyli 450H, a RX-em z napędem hybrydowym 350H. Trzymasz ręce na wolancie systemu One Motion Grip. To jest super nowatorskie rozwiązanie, ale kiedy będziemy mogli zamówić auto właśnie z tym układem kierowniczym? Ten układ jest dosyć przełomowy, natomiast te wszystkie nowinki będziemy w tym samochodzie starali się wprowadzać etapami. Czyli model wprowadzimy ze standardowym układem kierowniczym, natomiast One Motion Grip zadebiutuje na początku przyszłego roku. Elektryczny RZ wielkością nawiązuje do NX-a, czyli jest o rozmiar mniejszy od RX-a, ale dzięki konstrukcji samochodu elektrycznego na nowej płycie podłogowej jest od RX-a nawet w środku przestronniejszy. Do tego jest w bazie lepiej wyposażony, w standardzie ma lepsze systemy bezpieczeństwa i lepsze materiały w środku. A kosztuje o 20 tysięcy mniej niż RX. To jest przyszłość elektrycznej motoryzacji. Just a preheat for the night that's about to come.
Tak samo elektryczne kramki. I w Eriksie znajdziemy... Ale już kształt i przebieg tylnej lotki w RZ jest zupełnie inny niż tej w Eriksie.